Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś będziemy rozmawiać o światowym rynku drobiu. W studiu witam Magdalenę Kowalewską, analityka sektora Food and Agribanku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki może być rok 2022 w światowym rynku drobiu? No widzimy tutaj dosyć pozytywne prognozy na 2022 rok, jeśli chodzi o globalny rynek drobiu. Oczywiście w takich prognozach długofalowych już od lat mówi się o tym, że ta produkcja i konsumpcja mięsa drobiowego na świecie wzrasta i będzie nadal rosnąć, co oczywiście wynika i ze zmiany liczby ludności na świecie, ale też tych preferencji konsumentów, którzy coraz chętniej sięgają po mięso białe, zamieniając to mięso czerwone. Natomiast rok 2022 może być pierwszym takim rokiem, w którym Będziemy obserwować względną stabilizację na, tym, na rynku drobiu na świecie. Produkcja mięsa drobiowego według e, prognoz amerykańskiego Departamentu Rolnictwa e, prawdopodobnie wzrośnie o około 1-2% do 100,8 miliona ton. E, będzie to kolejny wzrost taki e, zauważalny na, na tym rynku. Natomiast no, e, nadal dużym wyzwaniem w wielu geografiach i generalnie dla tego globalnego rynku e, drobiu będą wysokie ceny pasz, ceny surowców paszowych w 2021 roku już poszybowały naprawdę do rekordowych poziomów, co wynikało z kolei z sytuacji na, na rynku zbóż. No i to oczywiście przekłada się na rentowność produkcji w różnych geografiach. Rzeczywiście no, pasza jest tym głównym składnikiem kosztowym, odpowiada za około 3 czwarte kosztów produkcji mięsa drobiowego, więc no, jest to najważniejszy czynnik, który determinuje tą rentowność po stronie kosztów. No, a z kolei po stronie przychodów oczywiście jest to, jest to cena. Natomiast akurat na rynku drobiu tutaj widzimy zdecydowanie lepszą, jakąś taką, w pewnym sensie najszybszą transmisję ceny, więc te koszty, wzrastające koszty pasz, zbóż, pasz, Relatywnie szybko w 2021 roku przekładają się na wzrosty cen drobiu, a w konsekwencji produktów drobiowych na półkach sklepowych, więc no jest to taki, taki mechanizm, który dość, dość skutecznie pozwala tutaj na, na utrzymanie tej rentowności na relatywnie dobrym poziomie. W których regionach świata możemy się spodziewać, że ta produkcja drobiu wzrośnie, a w, którym, w których spadnie? W zasadzie u większości głównych producentów drobiu na świecie oczekuje się wzrostu produkcji, natomiast tutaj nie nie będzie spektakularnych rekordów, jeśli chodzi o, o, te, o te wzrosty. Natomiast i w Brazylii, i w Stanach Zjednoczonych, i w Chinach ta, ta produkcja wzrośnie. Brazylia jest największym e, producentem mięsa drobiowego na świecie, i tutaj e, w zasadzie co roku bije kolejne rekordy, jeśli chodzi o wolumen produkcji. I w 2022 roku oczekuje się, że produkcja mięsa drobiowego w Brazylii wyniesie 14,7 miliona ton i będzie to 3% wzrost rok do roku. Natomiast no, 3% może nie są imponującą liczbą, natomiast skala, y, prawda, i ta baza 14, ponad 14 milionów no, robi swoje, także Brazylia no, umacnia. Na pozycję lidera na, na światowym rynku drobiu. Natomiast te, ten, ten wzrost produkcji drobiu no on jest determinowany kilkoma czynnikami. Przede wszystkim jest to silna pozycja eksportowa, no bo Brazylia też jest największym eksporterem mięsa drobiowego na świecie i ten popyt eksportowy nadal jest silny. Drób brazylijski jest relatywnie tani, więc no to też, też nie jest bez znaczenia w tym handlu międzynarodowym. Dodatkowo też w Brazylii rośnie popyt wewnętrzny. Dlatego, że ta konsumpcja mięsa drobiowego w Brazylii tutaj wzrasta z roku na rok, także są to te czynniki, które bardzo silnie wspierają rozwój tego sektora w Brazylii. To co, to, co widzimy w Stanach Zjednoczonych, no to też oczekiwane wzrosty. Tutaj te wzrosty będą na poziomie około 2,5% 2,5%, natomiast akurat w Stanach Zjednoczonych te wyzwania kosztowe mogą mieć większe znaczenie, bo akurat w Brazylii zbiory zbóż były na tle całego świata relatywnie dobre, natomiast Stany Zjednoczone dosyć mocno były dotknięte suszą. W związku z tym też te ceny surowców paszowych są wysokie i ta rentowność produkcji drobiarskiej zostaje pod pewną pod pewną presją. Natomiast no i tak oczekujemy, oczekujemy wzrostu produkcji do 2,7 miliona ton. E, krajem czy, czy w zasadzie geografią, która odnotuje nieznaczny spadek produkcji będzie Unia Europejska. Tutaj ten spadek będzie na poziomie niecałego procenta. No, co z kolei wynika z wyzwań, e, które mamy na tym naszym rynku. Tak? To są drożejące surowce paszowe, tak jak mówiłam przed chwilą, ale też ptasia grypa, która panoszy się nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach europejskich, we Francji, Holandii, e, w Niemczech, czyli no, u tych głównych producentów, mięsa drobiowego jest ona obecna i powoduje perturbacje podażowe na, na, rynku, na rynku drobiu, no ale też mamy jeszcze kwestie covidowe i jednak ten popyt na rynku unijnym nadal nie jest tak stabilny, jak, jak był przed pandemią i mamy skoki właśnie popytu i spadki związane z, z falami, kolejnymi falami covidu, więc to na pewno nie będzie bez znaczenia. Mamy też na świecie jednak taki kryzys gospodarczy, który determinuje też konsumpcję no i akurat mięso jest taką kategorią produktową, która jest dosyć mocno e, uzależniona, czy też taka wrażliwa na, na zmiany tych dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych. Natomiast akurat tutaj w przypadku drobiu, na tle innych gatunków mięsa, ta sytuacja powinna być relatywnie lepsza, dlatego że i tak drób jest, nawet jeśli wzrośnie jego cena, i tak jest tańszy niż e, chociażby wieprzowina, e, czy, też, czy też wołowina. A jak te zmiany, o których Pani wspomniała, wpłyną na światowy handel mięsem drobiowym? E, oczekuje się, że ten e, handel mięsem drobiowym Wzrośnie o 1% to będzie taki poziom 13,4 miliona ton. No Brazylia tutaj będzie naszym absolutnym e, liderem i prawdopodobnie pobije kolejny, kolej, kolejny jakby rekord e, w tym bilansie handlowym. W przypadku Unii Europejskiej też oczekuje się jednoprocentowego wzrostu eksportu. E, natomiast no nie jest to też taki czynnik, który będzie bardzo mocno e, zmieniał tę sytuację na rynku unijnym. Dziękuję serdecznie za dużą dawkę informacji. Państwu dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia.